Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita. Dzisiaj mam po raz kolejny przyjemność rozmawiać z redakcyjnymi kolegami Konradem Bonisławskim i Adamem Szabelakiem. Witajcie, panowie. Dzień dobry. A porozmawiamy o wydarzeniach z ostatnich dni w naszym wspaniałym kraju, poczynając od protestu rolników przez wywołujące kontrowersje kwestie pushbacków na granicy polsko-białoruskiej i szerzej w ciągu dalszej naszej polityki migracyjnej w kontekście właśnie granicy polsko-białoruskiej i na koniec o zmianach w spółkach Skarbu Państwa. Zacznijmy od tematu najbardziej gorącego i bieżącego, który już omawiałem na naszym kanale z Karolem Olszanowskim, czyli tematu protestów rolników, tematu, który no, rozgrzewa nie tylko Polskę, ale również całą Europę, ponieważ to jest bardzo ciekawe, jednocześnie rolnicy protestują nie tylko w naszej części Europy, w Polsce, w Rumunii, ale też w Europie Zachodniej. Mieliśmy duże protesty we Francji, teraz chwilowo rolnicy dostali sporo swoich żądań spełnionych przez francuski rząd, więc zawiesili protesty, ale cały czas są gotowi do nich wrócić. Mamy protesty w Hiszpanii, również w Europie Południowej, w Grecji mieliśmy duże protesty w Niemczech, więc ta fala protestów rolników się przetacza przez Europę. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ to, co myślę warto podkreślić, to jest to, że dotyka ono w sposób bezpośredni ludzi bez względu na ich poglądy, ponieważ dotyka to tej najbardziej bezpośredniej materialnej rzeczywistości, jaką jest to, że każdy z nas musi coś zjeść. I jeżeli rzeczywiście europejskie rolnictwo zaczęłoby się zwijać, ponieważ stało się coraz bardziej nieopłacalne, a rolnicy tak generalnie deklarują, że są postawieni pod ścianą, że coraz mniej opłaca się być rolnikiem wobec polityki Unii Europejskiej, wobec zaostrzania polityki w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a z drugiej strony wobec umów o potencjalnej umowy o wolnym handlu z Ameryką Południową i wpuszczenia na teren Unii Europejskiej produktów rolnych z Ukrainy, które miały być jedynie przez Unię Europejską transportowane do Afryki czy do Bliskiego Wschodu, a w praktyce weszły, jak wiemy, mocno na rynki unijne. No i wszystko to się odbija negatywnie na sytuacji europejskich rolników i jak widzimy, te protesty cały czas trwają, tak? Już kilka tygodni tak naprawdę ciągnie się ta sprawa i nie wydaje się, żeby miała się zakończyć, a raczej też okoliczności polityczne wydaje się będą sprzyjać temu, żeby się ta sprawa ciągnęła, ponieważ rolnicy też doskonale wiedzą, że teraz za 4 miesiące już niecałe będą wybory do Parlamentu Europejskiego, której dotyczą, i to jest ten rzadki przypadek, jednocześnie, są jedyne wybory, które są jednocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, tak? I wobec tego jednocześnie wszyscy politycy są pod presją, a zarazem pod presją będą politycy nie tylko na poziomie rządów krajowych w tych wszystkich państwach, ale również na poziomie unijnym, tak? Ponieważ będziemy mieli formowanie nowej Komisji Europejskiej, właśnie na bazie wyników do Parlamentu Europejskiego i tutaj no, lepszej okazji rolnicy do tego, żeby zamanifestować swoją obecność, swoje postulaty mieć nie będą. Jest to bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ przekracza takie proste podziały prawica-lewica. Widać, że protestują ludzie o różnych poglądach. Wiadomo, że wśród rolników, zwłaszcza w Polsce, przeważają wyborcy konserwatywni, ale nie jest tak, że tylko oni protestują, czy wyborcy prawicowi. Widać wyraźnie, że te protesty sprzyjają politycznie partiom protestu, partiom tak zwanym narodowo-populistycznym, tak jak chociażby no Marine Le Pen kilka dni temu w bliskiej mi Francji, pierwszy raz w historii sondażów prezydenckich, w sondażu dotyczącym drugiej tury z kandydatem Emmanuela Macrona, jego obozu wygrała w sondażu, że miała już ponad 50-51%, a w pierwszej turze już 36%,
co wliczając mniejsze ugrupowanie oznacza, że na tak zwaną skrajną prawicę już około 44% Francuzów by miało zagłosować. Jak patrzymy na sondaże do Parlamentu Europejskiego, to wygląda to podobnie, że ponad 40%, do tego mamy jeszcze partie tak zwane skrajnie lewicowe, też bardzo mocno politykę Komisji Europejskiej kontestujące, chociaż nie akurat w tym kontekście, nie w kontekście Zielonego Ładu, ale już w kontekście umów o wolnym handlu jak najbardziej, więc to jest też ciekawe, bo wydaje mi się, że rzeczywiście taki trochę populistyczny moment w tej konkretnej sprawie naprawdę widać, ponieważ też te rolnicy są w stanie argumentować, że ich praca przekłada się na życie, na życie i sytuację nas wszystkich. No i może na koniec jeszcze swojej wypowiedzi bym zauważył, że rolnicy to jest jedna z niewielu w gruncie rzeczy grup społecznych dzisiaj po spadku znaczenia związków zawodowych w większości krajów europejskich, po osłabieniu w ogóle tej klasy robotniczej, jak to marksistowsku kiedyś mówiono. Rolnicy są jedną z niewielu grup społecznych, czy zawodowych, które są w stanie rzeczywiście się zorganizować i wyjść na ulicę. W Polsce mamy jeszcze górników, powiedzmy, którzy są w stanie w taki sposób swoje interesy grupowe manifestować. No ale tak, to poza kościołem, powiedzmy, w Polsce jeszcze, ale też bardzo osłabionym w ostatnich latach, no to nie widać takich niebędących partiami politycznymi dużych instytucji, które byłyby w stanie swoją obecność w życiu publicznym tak mocno zaznaczać właśnie wobec osłabienia choćby związków zawodowych. Jak wy, panowie, na to patrzycie? Może zacznijmy od Konrada. Rzeczywiście mamy do czynienia ze strajkiem generalnym, o którym się Sorelowi chyba nie śniło, no bo skala tego jest ogólnoeuropejska już praktycznie. My w Polsce mamy taką dogrywkę protestów z zeszłego roku, też w tej samej sprawie, natomiast w skali ogólnounijnej takim tematem też wiodącym jest są wszystkie obostrzenia klimatyczne związane z Zielonym Ładem Unii Europejskiej. To jest taki wspólny mianownik. Faktycznie rolnicy nie jest to grupa do zbagatelizowania łatwa, pomimo tego, że coraz mniej osób pracuje w rolnictwie i na przestrzeni lat i w Polsce się to mocno zmienia. Jeśli chodzi jeszcze o kontekst Unii Europejskiej, to przypomnijmy, że wspólna polityka rolna to kiedyś stanowiła połowę budżetu Unii Europejskiej, była takim jednym z podstawowych filarów, dla którego w ogóle istniały jeszcze przed Unią Europejską wspólnoty europejskie, no, ze względu na silną pozycję Francji i jej sektora rolno-spożywczego, takim dość istotnym tematem, cały czas będącym na agendzie rozmów między Polską a wspólnotami europejskimi wtedy w latach 90. było to, jakie dopłaty do rolnictwa, które właśnie już wtedy były mocno dotowane w Europie, dostaniemy. Ostatecznie stanęło na tym, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej od razu byliśmy dyskryminowani w ten sposób, że na dzień dobry dostawaliśmy 25% dopłat i one dopiero stopniowo były wyrównywane. W Polsce tych protestów oczywiście zlekceważyć nie można, niezależnie kto rządzi i kto protestuje, czy kto dokładnie stoi za protestami, które z centrat związkowych czy jakie organizacje. Dość przypomnieć sprawę tak zwanej piątki dla zwierząt sprzed paru lat. Za rządów PiS-u chciano wprowadzić duże ograniczenia dla rolników, mówiąc pewnym skrótem myślowym i niektórych branż, i podniósł się bunt nawet nie tyle elektoratu, ponieważ z tym jakoś PiS sobie poradził, no ale to było takie tąpnięcie chyba niemal na poziomie, w sondażach niemal na poziomie tego z czasów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego znanego, ale mieliśmy do czynienia z buntem w łonie partii i wielu posłów takiego, no przecież dość wodzowskiego PiS-u zbuntowało się pod wpływem elektoratu, pod wpływem nacisków swoich wyborców przeciwko tej agendzie, która ostatecznie
ostatecznie upadła. No teraz jest to problem PSL-u, tak, partia chłopska współrządzi w Polsce i elektorat się oczywiście też już mocno zmienił, ale mamy wybory samorządowe, w których PSL tradycyjnie wypada dość dobrze, natomiast jeżeli temperatura tego sporu, tego protestu będzie się utrzymywała albo jeszcze będzie rosła, to może to oczywiście wpłynąć na wyniki wyborów. Wspomniałeś o sukcesach czy potencjalnych sukcesach skrajnej prawicy, która może zyskać na tych protestach, właśnie o ile one będą w świadomości ludzi wymierzone w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, no to już się dzieje poniekąd też w Niemczech. Niemcy, będący takimi prymusami, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, jeszcze parę lat temu w sondażach, jak zapytać Niemców o najważniejsze problemy świata, Niemiec, to zawsze ocieplenie klimatu było na pierwszym miejscu albo drugim. Natomiast obecnie, gdy Zieloni jeszcze rządzą od paru lat w Niemczech i cała agenda klimatyczna dotknęła każdego Niemca tak boleśnie materialnie, no to też między innymi z tych powodów wzrost poparcia dla AfD i od paru miesięcy mamy też do czynienia z innym ciekawym politycznym zjawiskiem, czyli nową partią na lewicy, która jest lewicowa, natomiast w dużym stopniu ją charakteryzuje też, myślę o Sarze Wagenknecht, charakteryzuje ją też sprzeciw wobec Zielonych, jakbyśmy obejrzeli sobie wiece wyborcze czy konferencje Sary Wagenknecht, to tam żartom z Zielonych i ich agendy nie ma końca, więc wiadomo, że tutaj tak pozycjonują, desygnują swojego wroga i na tym próbują się wybić, też głosy odbierając poniekąd potencjalnie AfD. Tak, to jest bardzo ciekawe też w kontekście tego, że te wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce będą w tym kontekście takim bardzo dobrym wskaźnikiem, papierkiem lakmusowym, jak to się mądrze mówi, jakie są dzisiaj nastroje w stosunku do Unii Europejskiej, bo rzeczywiście ta polityka klimatyczna w kontekście właśnie rolnictwa i w kontekście cen energii, no to jest coś, co bardzo mocno uderza w ten mit Unii Europejskiej jako dobrej cioci, która wyłącznie daje i nic nie żąda w zamian. Również myślę, że na poziomie... nie tylko jeśli chodzi o najbliższe wybory, generalnie jeżeli można by wskazać jakiś słaby element federalizującej się, centralizującej się Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poparcie nawet w takich społeczeństwach jak polskie, gdzie jest jedno z najwyższych w Europie dla Unii Europejskiej niestety, to jest właśnie cała agenda związana z Zielonym Ładem. Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Adam, co byś dodał do naszej dyskusji, jak ty na to patrzysz? W kontekście protestów rolniczych stricte już w Polsce, abstrahując od protestów w Europie, wyróżnić trzeba dwa aspekty. Jeden, o którym już wspomnieliśmy, czyli napływ zboża z Ukrainy, co jest też charakterystyczne jest charakterystycznym problemem dla naszych rolników, nie dotyczy rolników z Francji czy z Niemiec. Problem ten nie został załatwiony od dłuższego czasu i wydaje się, że był jedną z przyczyn, dlaczego relacje między Polską a Ukrainą zaczęły się w pewnej chwili dosyć mocno psuć. Nawet w pewnej chwili redakcja ukraińskiej Prawdy napisała list, w którym przedstawiła stanowisko swojej redakcji, w którym nazwała to działanie polskich rolników mianem noża w plecy walczących Ukrainy. I takie podejście wydaje się jest dosyć powszechne wśród Ukraińców, wśród ukraińskich elit i nie zwiastuje to dobrze na przyszłość w kontekście po prostu toczącej się wojny z Rosją. To raz. Dwa, od wielu lat polscy rolnicy walczyli o zrównanie dopłat bezpośrednich, o jednolite dopłaty bezpośrednie z
rolnikami z zachodu Europy. Ta walka nie została zakończona sukcesem. Polscy rolnicy ciągle otrzymują dużo mniejsze dopłaty z budżetu unijnego niż rolnicy zachodni. I dlatego też mówią dzisiaj wprost o zabijaniu polskiego rolnictwa, o dożynaniu polskiego rolnictwa, które jest procesem trwającym od wielu, wielu lat, a Europejski Zielony Ład jest niejako zwieńczeniem tego procesu. Chociażby jeżeli spojrzymy na takie kwestie jak hodowla świń, tak? Zobaczymy jak ich liczba, jak liczba gospodarstw hodujących świnie, jak liczba sztuk świń w Polsce malała, szczególnie od 2015 roku, to są po prostu skokowe zmiany. Tak? Praktycznie w ciągu kilku lat większość hodowli w Polsce zniknęła, dlatego że rolnicy i hodowcy nie mają odpowiedniego wsparcia, nie mieli odpowiedniego wsparcia i nic się nie zapowiada na to, żeby takie wsparcie mieli otrzymać. Przejdźmy do kolejnego naszego tematu, którym jest kwestia imigracji i polityki tak zwanych pushbacków. Adamie, jakbyś mógł powiedzieć, jak wygląda sytuacja na dzisiaj wobec zmiany rządu, wobec też kontrowersji bardzo dużych, jakie ten temat wywoływał w części mediów i również polityków obecnej większości? Na dzisiaj mamy zapowiedź wiceszefa MSWiA Macieja Duszczyka, która padła w liście skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich, że po pierwsze zostanie znowelizowane rozporządzenie dotyczące czy zezwalające na pushbacki, a po drugie w ramach Straży Granicznej zostaną powołane grupy poszukiwawczo-ratownicze. Ale co jest istotne, szef MSWiA mówi wprost o tym, że na razie o radykalnym zakończeniu stosowania procedury pushbacków nie może być mowy. A już po tej nowelizacji wywózki, ewentualne wywózki staną się po prostu bardziej etyczne. To jest bezpośredni zwrot użyty przez Duszczyka, za który był bardzo mocno atakowany szczególnie przez lewicę sejmową, ale też przez liczne organizacje pozarządowe, które zajmują się tematyką imigrancką. Grupy poszukiwawczo-ratownicze to po prostu będą komórki funkcjonujące w ramach Straży Granicznej, które przy granicy zajmowały się poszukiwaniem imigrantów, którzy przez te granice się przedostali, aby udzielić im potrzebnej pomocy, aby zapobiegać kryzysom humanitarnym. Tak to się po prostu określa. Ale może powiedzmy sobie, co jest w tej temacie, dlaczego ten temat jest taki kontrowersyjny. W 2022 roku w całej Europie wykazano zastosowanie około 220 tysięcy pushbacków, czyli 220 tysięcy razy na Węgrzech, Litwie, Hiszpanii, na Bałkanach, Grecji. Zostali z granicy zawróceni ludzie siłą. Przedostali się przez granicę i zostali siłą odstawieni do kraju, z którego przyszli. To budzi kontrowersje oczywiście w całej Europie. Jest liczne orzeczenia sądów w Polsce, między innymi sądów administracyjnych, które orzekają, że takie postępowanie jest nielegalne. Chociaż był tutaj wyjątek. Europejski Trybunał Praw Człowieka kilka lat temu stwierdził, że zastosowanie takiej procedury przez Hiszpanię było nielegalne, bo imigranci dostali się na terytorium Hiszpanii masowo nielegalnie i ich pobyt na terytorium tego kraju był nielegalny, więc Straż Graniczna miała prawo ich odstawić z powrotem do Maroka. Ale w Polsce z takim rozumowaniem jest taki problem, że tutaj jak podnoszą właśnie aktywiści, podnoszą politycy,
odstawienie imigrantów siłowe na Białoruś nie wchodzi w grę z tego względu, że Białoruś nie jest krajem, gdzie oni będą bezpieczni, gdzie nie będą narażeni na prześladowania. Tutaj podaje się jako taką wzorcową procedurę następujące działanie, czyli po pierwsze Straż Graniczna powinna takiego imigranta potraktować indywidualnie przede wszystkim. Jeżeli będzie się ubiegał on o ochronę w Polsce, powinna mu umożliwić złożenie odpowiedniego wniosku, a jeżeli nie będzie się ubiegał o taką ochronę, jeżeli Straż Graniczna ustali, że on w Polsce przebywa nielegalnie, no to wtedy musi nastąpić cała procedura wydaleń. Czyli nie może być sytuacji takiej, że Straż Graniczna po prostu przejmuje nielegalnego imigranta i odstawia go na granicę, bo wie, że przeskoczył przed chwilą przez płot. Jakie to rodzi problemy? Rodzi to problemy takie, że w 2021 roku, w szczytowym momencie kryzysu migracyjnego, sztucznie rozpętanego przez Białoruś i Rosję, jednego miesiąca naszą granicę próbowano przekroczyć 17 tysięcy razy. Więc fizyczną niemożliwością byłoby objęcie każdego imigranta opieką, wdrożenie go w wszystkie procedury, które azylowe czy ekstradycyjne, to system by nie dał rady, tak po prostu. Nie byłby na tyle wydajny, żeby tych wszystkich migrantów ogarnąć. Już teraz wciąż nie jest wydajny, mimo tego, że mamy płot, mimo tego, że jest ogromny nacisk położony na pilnowanie polskiej granicy. Mamy kompletne dane za 2022 rok, które mówią nam o tym, ilu nielegalnych imigrantów przedostało się z terytorium Polski do Niemiec. Oczywiście to nie tylko szlakiem na granicy polsko-białoruskiej, ale też szlakiem bałkańskim czy przez Litwę, ale pokazuje to nam mniej więcej skalę tego zjawiska. I tak, w 2022 roku to było ponad 8 tysięcy osób, które po prostu przez Polskę zostały przemycone. Jeżeli spojrzymy sobie na stronę Straży Granicznej, to tam mniej więcej co trzy dni Straż Graniczna informuje o tym, że zatrzymała kolejnego przemytnika nielegalnych imigrantów, który przemycał 3 albo 4 osoby. Takie informacje są nagminne, takie informacje pochodzą z całej Polski, ze Śląska, z Małopolski, z Podlasia, skądkolwiek, tak? Cała Polska doświadcza takich sytuacji i doświadcza o tym po prostu, że granica nie jest szczelna. Imigranci nie są przechwytywani, nie wszyscy imigranci są przechwytywani przez Straż Graniczną i nawet abstrahując całej tej sytuacji z paszbakami, widzimy, że jeżeli zaakceptować postulaty aktywistów dotyczące humanizacji sytuacji na granicy, to może wytworzyć po prostu niebezpieczeństwo, tak? Bo system już w tej chwili nie jest szczelny. Jeżeli zostałby obciążony jeszcze dodatkowymi procedurami formalnymi, no to sytuacja mogłaby być dużo, dużo gorsza. Konrad, co byś dodał do tego? Tak jak Adam wspomniał, nowy rząd, nowa władza, przede wszystkim ich zaplecze medialne wskazywało na to, że trzeba się niepokoić o to, czy ta polityka nie zostanie jeszcze bardziej liberalizowana. Uzbeki nie są czymś szczególnie wyjątkowym. O tym też Adam wspominał, właściwie wszystkie państwa frontowe, a tych jest sporo w Unii Europejskiej, Uzbeki mają, stosują, a niektóre się nawet tym chwalą, jak Węgry tymi liczbami. W Polsce był taki problem, że zawsze opinia publiczna jakoś tam starała się docierać do prawdziwych, wyimaginowanych przypadków takiego czy innego traktowania tego potencjalnego uchodźcy cofniętego. Ostatnio Rzecznik Praw Obywatelskich, no to jest w ogóle ciekawy przykład osoby, chyba ostatniego na długi czas nominanta wspólnego PO i PiS-u. No, Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, najczęściej osoba sprawująca ten urząd, jest jakoś tak mocno wychylona chyba z definicji w kierunku praw człowieka i jakiejś ideologii praw człowieczej też często.
zwrócił uwagę na pushbacki, rząd jakoś tam zareagował. Wydaje mi się, tak przewrotnie można powiedzieć, że politycznie sytuacja może wyglądać też i tak, że Platforma Obywatelska właśnie ze względu na swoje zaplecze medialne, poniekąd pewnie też elektorat, będzie przekonywała, że robi to w jakiś sposób bardziej humanitarny, że ten pushback jest taki uśmiechnięty, jak uśmiechnięta Polska. Natomiast miejmy nadzieję, że będzie robiła tak samo. Tak zresztą jak PiS, który z kolei na czele z aferą wizową w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale imigrantów sprowadzał bardzo dużo, natomiast na potrzeby retoryczne, wyborcze mówił o zagrożeniu ze strony właśnie kwot imigrantów z Unii Europejskiej. No, przypomnijmy też, że cały kryzys wywołał Aleksander Łukaszenka i to też jest dość wygodne, czy przynajmniej na tej granicy, to jest dość wygodne do uderzania w niego i zwalczania z całą mocą kolejnych prób destabilizacji naszej granicy wschodniej. Tutaj warto też o dwóch kwestiach jeszcze wspomnieć. Raz, że działania w sprawie pushbacków były prowadzone bardzo, bardzo partyzancko, jak to poprzednia władza często robiła. W tej chwili sama ta procedura ma umocowanie w akcie najwyższego rzędu na poziomie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 2020 roku. Kolejnym dokumentem, który można stosować do uzasadnienia tej procedury, jest decyzja komendanta Straży Granicznej. Więc to nie jest umocowanie nawet ustawowe. Sądy to rozporządzenie wprost, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wprost stwierdził, że to rozporządzenie nie może być ważne, bo jest wprost sprzeczne z konstytucją, tak? Więc to jest taki problem po prostu, tak? Że nie została sytuacja zbadana, nie została odpowiednio rozwiązana pod tym względem formalnym. A po drugie, warto też przywołać przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie naprawdę miliony imigrantów tą granicę przekraczają. Od 2021 roku to chyba jest ponad 8 milionów i tych wykrytych, i tych niewykrytych, których się szacuje, że przekroczyli granicę. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych dyskusja polega na tym, że ci imigranci obecnie są wpuszczani w społeczeństwo, mają wyznaczony termin rozprawy, kiedy mają się stawić w sądzie, który stwierdza, czy są na terytorium Stanów Zjednoczonych legalnie, czy są nielegalni. Często takie sprawy, ze względu na duże obciążenie systemu, ciągną się latami. Republikanie domagają się tego, żeby imigrantów zamykać przynajmniej w jakichś ośrodkach, żeby była nad nimi kontrola, żeby nie postrzegali sytuacji takiej, że dostaną się do Stanów Zjednoczonych. I nawet jeżeli nie uda im się tutaj zalegalizować swojego pobytu, to sobie pożyją kilka lat, albo po prostu się rozmyją gdzieś w społeczeństwie. W sytuacji Polski sprawa jest o tyle trudniejsza, że Polska znajduje się w strefie Schengen, tak więc zastosowanie takiego rozwiązania byłoby, no może nie byłoby złe, bo migranci mogliby w dużej części wyjeżdżać po prostu do Niemiec czy na zachód, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa całej wspólnoty europejskiej mogłoby być to dosyć nierozsądne działanie. Tak, no tutaj myślę, dobrze, że Adam wspomniałeś o tym przykładzie amerykańskim, bo tutaj dotykamy po prostu problemu, który już był wielokrotnie analizowany w przypadku krajów, które są po prostu atrakcyjniejsze dla imigrantów niż Polska, a obecnie Polska po prostu stała się już na tyle dostatnia, że również atrakcyjna dla imigrantów jest. I ta podstawowa kwestia tego, czy... Podstawowa kwestia jest moim zdaniem taka, czy człowiek, który chce wjechać do Polski, czy rozpatrujemy jego wniosek o wjazd do Polski w Polsce, czy poza Polską? I jeżeli pozwolimy sobie wejść na głowę i przyjąć założenie, że ze względu na prawa człowieka, tej osoby, jak on już się dostał tutaj w sposób nielegalny, to
mamy obowiązek moralny jego wniosek rozpatrywać w Polsce, to de facto milcząco zgadzamy się na to, że ogromna większość, 80 lub 90% ludzi, którzy wjadą do Polski nielegalnie, będzie po prostu w Polsce żyło, ponieważ realnie wszędzie w Unii Europejskiej odsetek ludzi, którzy mają stwierdzony sądowo nakaz deportacji, nigdzie tego nie przekracza 20%. Przeciwnie, często jest tak, jak to było przez wiele ostatnich lat we Francji, w granicach 6-7%, tak? Czyli na 15 osób, które dostaje się na terytorium i które mają stwierdzone sądowo, że nie powinno ich tam być, że powinny być wydaleni, włącznie z różnymi przestępcami, którzy nie dość, że przyjechali nielegalnie, też na przykład kogoś zabili albo okradli, albo zgwałcili. To i tak jedna na 15 osób jest skutecznie deportowana, tak? Jest wielokrotnie człowieka łatwiej wpuścić, niż się go pozbyć. A też, no, możemy oczywiście tych ludzi łapać i później trzymać w obozach, tak? No bo wiadomo, że ogromna większość z nich nie jest żadnymi uchodźcami, nie jest żadnymi uchodźcami politycznymi. No, uchodźcami politycznymi to są jakieś pojedyncze przypadki jakichś przedstawicieli obalonych rządów, jakiś Sołżenicyn kiedyś był uchodźcą politycznym, tak? Który sobie żył na Zachodzie, czy rząd londyński, to byli uchodźcy polityczni, tak? To są pojedyncze osoby i ich rodziny, a nie tysiące ludzi, którzy po prostu z przyczyn ekonomicznych chcą się do Europy przedostać, tak? Jest oczywiste, że ogromna większość ludzi, która się ubiega o prawo azylu, nie jest żadnymi uchodźcami. A w momencie, w którym decydujemy się, że każdy, kto chce wjechać do Polski, może być jego wniosek rozpatrywany w Polsce, milcząco zgadzamy się na to, że po prostu każdy, kto chce, może do Polski wjechać. Bo prawie wszyscy zostaną, nie ma często tych ludzi, gdzie deportować, ci ludzie też często świadomie niszczą swoje dokumenty, albo po prostu ich nikt nie chce nigdzie z powrotem. I oczywiście wszystkie te organizacje pozarządowe, prawno-człowiecze, które się angażują w to, żeby chociażby stwierdzać, że pushbacki są czymś nielegalnym, niekonstytucyjnym, straszliwym i tak dalej, wszystkie one tak samo bardzo mocno się angażują w to, żeby człowieka z dowolnych przyczyn mającego nakaz deportacji nie deportować, tak? To jest też przerabiane wielokrotnie w Stanach, we Francji, w Europie Zachodniej. A problem jest też taki, że masz tych nielegalnych imigrantów, którzy ci się przedostaną, nawet jeżeli ich zamkniesz w tych obozach, tak jak to mówiła tam w kontekście amerykańskim, że takie pomysły się pojawiają. No we Włoszech mam bardzo rozbudowany system, w których kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest trzymana, no tylko no co, no w nieskończoność trzymać ludzi zamkniętych, jak w jakichś obozach pracy, albo jak w więzieniach, no to też z jednej strony jest to wydatek, z drugiej strony jest to też wątpliwe moralnie. To jest z trzeciej strony jest cały czas presja na to, żeby ich jednak wypuścić. Oni się buntują, próbują uciec. Mamy też kwestię tego, czy jak długo można ich w takim obozie, czy w zamknięciu w jakimś ośrodku trzymać. No i po prostu, no jeżeli się zgadzamy na to, że ich wnioski będą rozpatrywane w Polsce, no to po prostu realnie się i że rezygnujemy z odpychania ludzi, którzy z uniemożliwiają dostanie się w sposób nielegalny na terytorium Polski, no po prostu rezygnujemy z tego, że mamy granice, rezygnujemy z tego, że kontrolujemy to, kto na naszym terytorium znajduje. Myślę, że w kontekście odpychania od granic Polski i ogólnie Unii Europejskiej, to warto też wspomnieć o tych wszystkich ratyfikowanych w taki czy inny sposób, mniej lub bardziej otwartych umowach z takimi państwami jak Tunezja, pomoc dla Libii, Turcji wcześniej, tak, żeby zatrzymywać te fale uchodźców z dala od naszych granic, ponieważ oczywiście później z tymi ludźmi. No nie sposób, w kulturze przynajmniej europejskiej, cokolwiek chcę robić. No tak, dokładnie. No jedyny zdrowy model, do którego można dążyć, takie pomysły się też pojawiają, to jest po prostu tworzenie ośrodków recepcyjnych poza Europą, w krajach na przykład Afryki Północnej i
albo po prostu zgłaszanie wniosków do o azyl, do, jeżeli ktoś się chce specyficznie do Polski przedostać konkretnie, no po prostu w polskich placówkach konsularnych, tak? Jeżeli ktoś chce się przedostać do Polski, niech złoży wniosek i dostanie wizę. Tylko, a to, że będzie mu trudno się przedostać, no to już jakby wy, Polacy mają prawo do tego, żeby... W Indiach niedawno dość głośno. Tak, tak, chociaż no realnie to było paręset osób, no to nie robiło aż takiej różnicy, wiadomo, bardzo zdolna ekipa filmowa akurat się trafiła, ale, ale no mówiąc poważnie, no to no w skali akurat tej, tej polityki migracyjnej, która była rzeczywiście prowadzona na po prostu wpuszczanie pracowników, no to ogromna większość to była po prostu no legalna niestety imigracja, bez której ciężko skazać na jakieś nadużycia, poza nadużyciem takim aksjologicznym, tak, czyli tym, że czy po prostu byli wpuszczani ludzie przy ignorowaniu różnic kulturowych i długofalowych interesów narodowych Polski. No i myślę, że po prostu no musimy sobie jasno powiedzieć, nie potrzebujemy tych ludzi. I też moralnie to nie ma czegoś takiego jak prawo do osiedlenia się tam, gdzie człowiek chce. Przeciwnie, należy przeciwstawiać temu wyimaginowanemu prawu do imigracji, prawo do nie emigrowania, prawo do budowania sobie swojej przyszłości w swoim kraju, wśród swoich bliskich, wśród swojej rodziny, przyjaciół, w swojej kulturze, a nie bycia traktowanym często w sposób instrumentalny, czy przez takich polityków jak Łukaszenka, czy przez wielki kapitał, czy przez różnego rodzaju lobby, grupy interesów, takim przedmiotem, który się po prostu przesuwa z miejsca na miejsce, żeby swoje jakieś cele, czy polityczne, czy finansowe osiągać. Na koniec ostatni temat, który dzisiaj poruszymy, kwestia zmian w spółkach Skarbu Państwa wraz z nową władzą, która chociażby Daniela Obajtka z funkcji Orlenu, niektórzy powiedzieli pewnie wreszcie, odwołała, bo rzeczywiście no minęło wiele tygodni od nie tylko od wyborów, ale również od przejęcia władzy przez premiera Tuska, gdzie była taka koabitacja, prawda? Daniel Obajtek i inni prezesi w tych spółkach cały czas byli. Jak, Konradzie, na te kwestie się zapatrujesz? Rzeczywiście przejmowanie władzy następuje i rzeczywiście Daniel Obajtek był przez te ostatnie lata kreowany jako taki główny szwarc charakter poza osobami rzeczywiście rządzącymi państwem. Przy czym jest to o tyle uzasadnione, że Orlen i wcześniej był wielką spółką i jeszcze rozrósł się w czasach prezesury Daniela Obajtka i jest to w jakiś tam sposób uzasadnione. Czy w sposób uzasadniony Daniel Obajtek został wykreowany jako taki trochę może nawet symbol różnych patologii związanych czy to z rządami PiS-u, czy to z rządami w spółkach Skarbu Państwa w Polsce i właściwie wszędzie, bo zawsze ten styk polityki i biznesu jest terenem bardzo wrażliwym. No moim zdaniem nie. Po pierwsze, można by wskazać szereg zasług Obajtka dla Orlenu, a po drugie, patrząc na sprawę w takim szerszym kontekście, no to ten stołek prezesa Orlenu jest o tyle cenny, co zawsze obarczony bardzo dużym ryzykiem politycznym. Dość przypomnieć choćby pana Modrzejewskiego, który po prostu po naradzie w Pałacu Prezydenckim został zatrzymany przed posiedzeniem Rady Nadzorczej w 2002 roku. Powstała wtedy komisja śledcza do spraw tego zatrzymania, druga po komisji śledczej w sprawie Rywina, no, pozostająca trochę w naszej świadomości i w historii Polski w cieniu, natomiast tamta sprawa zakończyła się, gdzie tam w tle byli oligarchowie polscy, rosyjskie interesy, zakończyła się nawet wyrokami skazującymi. Później, za czasów pierwszych rządów PO z PSL-em 2007-2015, prezesem był pan Jacek Krawiec, jak ktoś nie przeoczył najpopularniejszego polskiego serialu w latach 2014-2017, czyli nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele, to tam pan Jacek Krawiec był takim bardzo ważnym bohaterem tych nagrań. On tam się jawił w nich jako taki człowiek zaufany Donalda Tuska, bardzo zaangażowany w jakieś walki frakcyjne w Platformie. No, koniec końców też dorobił się problemów z prawem. W 2019 został zatrzymany. On był blisko związany ze Sławomirem
N, chyba tak teraz należy nadal o nim mówić, czyli prawą ręką Donalda Tuska. No, koniec końców można powiedzieć, że w Orlenie i w tego typu spółkach, no rzadko kiedy są osoby jakoś tam anonimowe, nie pochodzą z konkursów, ten taki aktualny spin platformy, że będą konkursy, będzie przejrzyście. Być może do wyborów do Parlamentu Europejskiego będzie jakoś tam utrzymywany w przestrzeni medialnej, natomiast nie sądzę, żeby miał jakieś praktyczne zastosowanie. No, też powiedzieć, że te wszystkie rady nadzorcze są odwoływane ciurkiem całe, więc jeżeli by miały jakiekolwiek inne kryteria poza promoterskimi, partyjnymi być brane pod uwagę, no to kogokolwiek by przynajmniej dla przyzwoitości zostawiali. Jeśli chodzi o bilans Orlenu czy prezesury Obajtka, no była taka ambicja, żeby stworzyć z Orlenu taki duży koncern multienergetyczny. Po części to się udało, chociaż nie bez kosztów. Orlen nabył Lotos parę lat temu i właśnie o to też toczy się aktualnie spór, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli no, zarzuciła zaniżenie wartości tej części Lotosu, która została sprzedana MOL-owi i koncernowi, który przejął rafinerię, czy część rafinerii. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że tego typu transakcje duże są pod kontrolą prawa antymonopolowego, egzekwowanego nie na terenie Polski przez organ do tego wyznaczony w Polsce, czyli prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale przez Komisję Europejską, a ściślej rzecz ujmując, dyrektoriat generalny zajmujący się konkurencją w Komisji Europejskiej. I takie też warunki były narzucone tej transakcji, była to zgoda warunkowa. Część środowisk, polityków zwracała wtedy uwagę na to, że właśnie przy tego typu transakcji obarczonej takimi warunkami, że musimy część swojej infrastruktury krytycznej, tej właśnie z Lotosu, sprzedać obcym podmiotom, jest ona niekorzystna choćby z tego powodu. Natomiast idea była taka, żeby był jeden duży koncern multienergetyczny. Zresztą z prawem konkurencji, z koncentracjami w branży energetycznej miał też do czynienia pierwszy rząd Donalda Tuska kilkanaście lat temu przy połączeniu PGE z Energą. Wtedy polski organ antymonopolowy, czyli prezes UOKiK, zablokował tą koncentrację. To było też związane z, czy zakaz był związany z taką ideą stojącą za prawem antymonopolowym, czyli niedopuszczeniem do posiadania przez dany podmiot pozycji dominującej, co jest ze szkodą dla konsumentów w założeniu zawsze. Natomiast ideą stojącą za tym, żeby PGE połączyło się z Energą, był wtedy też program atomowy. Premier Donald Tusk i wtedy ówczesny minister skarbu Grad byli bardzo z tego powodu niezadowoleni. Ówczesny porządek prawny pozwalał na to, żeby prezesa UOKiK premier odwołał. To rzeczywiście nastąpiło, aczkolwiek kilka lat później, chociaż część środowiska związanego z prawem antymonopolowym wskazywała na to, że to była taka odłożona w czasie zemsta. Nie wnikając w to, czy było to słuszne, czy nie, to rzeczywiście przy takich sprawach związanych z energetyką polską tych pytań jest zawsze dość dużo. Mniejsze uzasadnienie, Orlen jeszcze po drodze PGNiG nabył i co może już jest raczej ciekawostką, ale trochę też pokazuje obraz rządów PiS-u w różnych aspektach, no nabycie Ruchu i Polska Press, tak, które już może z budową silnego ośrodka multienergetycznego ma mniej wspólnego, bardziej mającego być jakimś tam zapleczem medialnym. Stąd też właśnie ta pozycja Daniela Obajtka, który był tak właśnie regularnie hejtowany, pewnie też w swoim środowisku, ponieważ choćby z tego powodu jego pozycja polityczna rosła. Adamie, jak ty na to patrzysz? Szczerze powiem, że wygłoszę chyba teraz po prostu mały pean na cześć odchodzącego zarządu czy prezesa Orlenu.
bo jeżeli spojrzymy na historię Polski w XXI wieku, charakteryzuje ją jedno. Charakteryzuje ją brak bardziej długofalowego spojrzenia, brak myślenia strategicznego, brak myślenia o podejmowanych inicjatywach, o interesach państwa w perspektywie długofalowej. Daniel Obajtek wprowadził w Orlenie małą rewolucję, bo takie myślenie zapoczątkował. Wszystkie działania podejmowane przez koncern przez ostatnie kilka lat były działaniami wpisującymi się w wizję długofalową, wizję transformacji energetycznej. Obejmowały wchodzenie w nowatorskie technologie, tak? Takie jak małe reaktory atomowe. Nawet fuzja z Lotosem nie była po prostu wyprzedażą majątku narodowego, to stała się okazją do dużej ekspansji na rynek Europy Środkowej, dzięki której, między innymi dzięki której Orlen stał się największą firmą w tej części Europy. Jedną z większych firm. To może doprecyzujmy, bo rzeczywiście to mi umknęło, że Orlen sprzedał tę część stacji Lotosu MOL-owi. Zresztą moja ulubiona stacja pod domem z dnia na dzień przestała być Lotosem, stała się MOL-em węgierskiemu, tak, przedsiębiorstwu, ale w zamian za to nabył ileś tam, czy tam wymienił, nie znam już szczegółów, wymienił się ze stacjami MOL-a na Węgrzech i rzeczywiście jeżdżąc po Europie Środkowej możemy tankować na Orlenie już w Czechach, MOL i jeszcze na Słowacji, więc możemy teraz na Orlenie tankować w Czechach, Słowacji, no w całej Grupie Wyszehradzkiej, tak, no, na Węgrzech, więc jest to taka mała satysfakcja, no ale oczywiście to nie jest wszystko. Tak, w tej chwili jest 3,5 tysiąca stacji w 7 państwach, Austria, jeszcze Niemcy, Litwa, więc to jest naprawdę ogromny biznes. Oprócz tego mamy stacje wodorowe. To też jest technologia, która prawdopodobnie za kilka lat stanie się technologią mainstreamową i ktoś w Orlenie pomyślał, że warto w nią wejść i zainwestować pewne pieniądze. Mamy coś, o czym jeszcze x lat temu, kiedy dyskutowaliśmy z kolegami wykładowcami na uczelni, kiedy o tym rozmawialiśmy, to się łapaliśmy za głowę, czyli mamy farmy wiatrowe. Łapaliśmy się wtedy za głowę, że w ogóle się tego w Polsce nie robi. Tak? Danie jest praktycznie samowystarczalne energetycznie, bo po prostu zbudowała sobie farmy wiatrowe. Oczywiście tam są trochę inne warunki przyrodnicze, inne mocniejsze wiatry, ale dla Polski też to jest opcja na tanią zieloną, co najważniejsze w obecnych czasach, i dosyć stałą energię, bo w przeciwieństwie do wiatrów nad lądem, wiatry nad morzem są generalnie bardziej stałe, tak to określmy. Są małe reaktory atomowe, o których wspomniałem. To jest technologia, która ma szansę wejść w życie pod koniec dekady. Tak więc możemy tutaj wymieniać takich działań, możemy wymieniać, no oczywiście jeszcze tutaj ważne też zwiększenie, ogromne zwiększenie dochodów Orlenu na przestrzeni kilku lat, tak? Faktycznie takie inwestycje jak zakup Polski Press jest czymś takim, na co można spojrzeć z pewną nieufnością. Prawdopodobnie wiązało się po prostu z tym, że Jarosław Kaczyński chciał się pobawić Wiktora Orbana i stworzyć tutaj swoje zaplecze medialne za pomocą biznesu państwowego. Chociaż Orban bardziej stosuje swoich oligarchów niepaństwowych. Ale generalnie całokształt działalności Orlenu to jest przez ostatnie kilka lat to jest nowa jakość na polskim życiu publicznym. I na tym może zakończę ten temat. Uzupełniając. Śmiało. Nawet nie jako votum separatum, bo ja się zgadzam, że i cieszę się poniekąd, że Polska też ma jakieś tam swoje czebole i w nowej strategii w polityce przemysłowej Unii Europejskiej zwraca się na to uwagę, że
tutaj tam Europa, tak, jako podmiot powinna mieć takie właśnie wielkie firmy, które ze względu na skalę mogą zainwestować w jakieś takie ogromne kapitałochłonne inwestycje i to jest rzecz cenna, natomiast nie zamykajmy oczu też na poniekąd naturalne dla tego rodzaju zjawiska, czy to jest Korea Południowa, czy Japonia, czy Niemcy, tak, czy jak jest spółka Skarbu Państwa, to zawsze ten styk z polityką jest dosyć duży i rodzą się różnego rodzaju patologie, natomiast tych patologii i w Orlenie, i w innych spółkach Skarbu Państwa, czy w nadzorze nad spółkami Skarbu Państwa za czasów PiS-u, to było jednak dosyć dużo, no te wszystkie dotacje dla partii politycznej przelewane przez dyrektorów w spółkach Skarbu Państwa, spory, które powodowały, no przecież w łonie jednej partii, że ta fluktuacja, ta karuzela na niektórych stanowiskach była duża, a przecież każda firma, też szczególnie duża i skomplikowana, potrzebuje jakiegoś okrzepnięcia, jeśli chodzi o władzę, żeby po prostu się nauczyły. Ten podział łupów, tak, że jedna grupa przejęła tam spółki związane z finansami, inna energetyczne, potem dochodziło do jakichś takich dziwnych wojenek, koniec końców między dwiema frakcjami zawarto taki pakt, że była taka rada przy ministrze aktywów państwowych, gdzie tam te dwie frakcje się szachowały, ale tam kogoś zabrakło, to zaraz go przegłosowali. No to jednak nie budowało wizerunku PiS-u jako partii, która dobrze zarządza tymi spółkami. To, że niektóre przedsięwzięcia się udały i powiedzmy taka polityka przemysłowa jakby z definicji jest słuszna, żeby wzmacniać, żeby konsolidować, to też patrzmy na to całościowo, a całościowy obraz tych minionych 8 lat być może nie wygląda tak, jak w realnych mediach wyglądał i był przedstawiany, natomiast miał też ciemne strony. Tak, ja myślę, że to, co się udało osiągnąć Orlenowi przez te kilka lat, nie działo się dzięki partii rządzącej, ale pomimo niej. Znaczy, znalazła się tam pewna grupa profesjonalistów, fachowych dyrektorów. Myślę, że można powiedzieć, że na czele z prezesem, która ten Orlen po prostu ciągnęła w górę biznesowo. A te wszystkie sprawy polityczne, te wszystkie rozgrywki utrudniały to działanie, ale pomimo tego udało się w firmie osiągnąć wiele. Bardzo dziękuję. Moimi rozmówcami byli dzisiaj redakcyjni koledzy Konrad Bronisławski i Adam Szabelak. Dziękuję panowie za wasz czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I jeżeli podobała się wam ta rozmowa, jeżeli uważacie, że tego typu treści powinno być na naszym kanale więcej, to zachęcam do wyrażenia swojego zdania w komentarzu, jak również do wsparcia naszej pracy poprzez serwis Patronite www.patronite.pl/nowylat lub poprzez wpłaty na nasze konto. W ostatnim czasie przybyło nam trochę darczyńców. Rosnąca liczba tych, którzy oglądacie, czy nasze nagrania, słuchacie ich lub czytacie nasze artykuły, decyduje się chociaż drobną kwotą wesprzeć naszą pracę. Jesteśmy wam za to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wdzięczni. Mamy nadzieję, że będzie was tylko przybywać i że was nigdy nie zawiedziemy. Każda wasza złotówka przekłada się na możliwość wyprodukowania większej liczby materiałów. No i też jesteśmy zawsze wdzięczni za sugestie od tych z was, którzy decydują się nas wesprzeć, co konkretnie waszym zdaniem powinniśmy robić więcej, w jaki sposób. Jesteśmy zawsze na to otwarci. Kacper Kita, do usłyszenia.